kurczaczki robiły mi. Oprócz szeroko pojętej sekcji piłkarskiej też mamy tutaj, jak widać za moimi plecami, sekcję gimnastyki korekcyjnej, gdzie bardzo duży nacisk kładziemy na to, aby dziecko w miarę możliwości chodziło wyprostowane, nie garbiło się i jak najmniej czasu spędzało przy telefonach i tabletach. Teraz do ciebie mówię personalnie. Karol. Karol, jak się czujesz? Dobrze? Jak ci się podobały dzisiejsze zajęcia? Super, więc i wydech ustami opuszczamy. Głęboki wdech nosem, rączki do góry. Trzymamy. I opuszczamy rączki, wydech ustami. Ja umiem, tylko ja mogę nogę. Ja umiem, ja mogę stać lub tam. Sakos, sakos. Nogę spać na zemię. Nacisk na zajęciach kładziemy na gry i zabawy, które są nacechowane na ćwiczenia sensoryczne, motoryczne, kształtujące wzorce ruchowe oraz dodatkowo wykonujemy z dziećmi ćwiczenia rozciągające i poprawiające równowagę. Witam serdecznie. Dzisiaj znajdujemy się na osiedlu Wandy, na Placu Targowym w Nowej Hucie, gdzie mamy, gdzie siedzibę ma kuchnia Fundacji OnLife oraz całej grupy OnLife, czyli przedsiębiorstwa społecznego Food and Life. Zajmujemy się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami oraz tak naprawdę włączeniem wszystkich osób, które są wykluczone społecznie w życie zawodowe. Staramy się naszą misję, którą mamy, przekuwać tak naprawdę bezpośrednio w czyn, czyli pomagać osobom, które mają troszeczkę gorzej w życiu od nas, ale nie przez zapewnienie tak zwanej ryby, tylko wędki, dajemy wędkę i staramy się rozwijać coraz bardziej nasze przedsiębiorstwo społeczne i tworzyć coraz więcej stabilnych miejsc pracy. My sweetheart has gone, I'm so lonely. She said that she and I. Moim zdaniem praca z ludźmi z wykluczonymi społecznie czy ludźmi z niepełnosprawnością jest
ani trudna, ani łatwa, jest specyficzna tak naprawdę, więc wydaje mi się, że nie każdy może pracować z takimi ludźmi. Trzeba to lubić i trzeba mieć też dużą dozę empatii. I'm just driving nails in my cabin. Lord, I'm driving those nails. Czasami jest ciężko, a czasami lekko, ale uwielbiam spędzać czas w pracy. No to dla Mileny, smacznego. Danie obiadowe, które przygotowujemy, to głównie są to typu mięsne, różnego rodzaju sałatki, zupy, gulasze. I pomimo to, że mam słaby słuch, to mam dobry smak.